cała przygoda z albumem zaczęła się od numeru Dajesz. To był pierwszy numer, w ogóle zamysł był taki, żeby całą płytę zamknąć w ogóle w stylistyce funkowej, bo z tym zawsze chciałem się zmierzyć. Z rzeczami, którymi się inspirowałem tak naprawdę jeszcze na pułapie, kiedy robiliśmy dużo tych rapowych produkcji. Grzebaliśmy w samplach i dotarliśmy do tej pięknej muzyki, chcieliśmy się z tym sprawdzić. No i pierwszym numerem to było Dajesz. Bardzo mocno czerpałem zawsze z Jamesa Browna, z tych klasyków. James Brown, Marvin Gaye, wiesz, takie rzeczy. Curtis Mayfield, no i tych artystów naszych już czasów, czyli tam D'Angelo. Dużo słuchałem D'Angelo, dużo Jamiroquaya. Lista jest naprawdę długa. Ja uwielbiam w ogóle Andersona Paaka. Miałem okazję być na jego koncercie. Myślałem, że on sobie tam, wiesz, plumka na gitarę, na garaż, tak powiem. Ale się okazało, że koleś jest po prostu przeasem i tam strasznie ciśnie. W ogóle, wiesz, no koleś, wow, no, super inspiracje, nie? Zaczerpnąłem z tego koncertu. Cieszę się bardzo, że mogłem to zobaczyć. Jaram się przeokrutnie. Mi się to podoba, że wiesz, że on tak naprawdę łączy te gatunki, które na których ja się wychowałem i które tak naprawdę uwielbiam bardzo. Wiesz, że rap jest połączony właśnie z soulem, z tymi wszystkimi rzeczami, z funkiem, tam to wszystko słychać. To jest po prostu kwintesencja tych wszystkich rzeczy, którymi ja się zawsze inspirowałem. Także z jednej strony, wiesz, strasznie się jaram Andersona, z drugiej strony jestem trochę wkurwiony. Że jest tak dobry, wiesz, co chodzi. Także, no, wow, objawienie. W studiu bawimy się jak małe dzieci, nie? Puszczamy, nagrywamy jakiś numer, później go puszczamy 100 razy pod rząd, wiesz, i tam sobie balansujemy przy tym, wiesz, także to jest najpiękniejsze, że, wiesz, kurczę, jak wygrano na loterii, mieć takich ludzi przy sobie i tworzyć w ogóle to razem z takimi ludźmi, uczestniczyć w tym wszystkim i czerpać z tego taką radość, nie, jak za dzieciaka. To jest najpiękniejsze. My też chcemy, żeby wiesz, w tym naszym rapie, który my tak naprawdę kochamy, który nas inspirował, żeby w nim było dużo melodii. Siemanko, z tej strony Jerecki. Zapraszam Was gorąco na nasz koncert, który odbędzie się 26 kwietnia w klubie Jasna 1 na Digital Meditation. Zapraszam gorąco, będzie ogień!